prawda, nie są to traktowane przez obowiązki, ale proszę się nie bać, my nie zrobimy panu krzywdy. My panu tylko chcemy powiedzieć, co panu myśli prawdziwa Polska. A my zapraszamy Jacka Wiśniewskiego, prezydenta Śmierka. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Ta łodki energia, która jest u państwa, jest naprawdę wielka. Jest między wiernym i urzędniczym zdarzeniem. Jestem przedstawicielem miasta Mielca. Miasta, które znajduje się na Podkarpaciu. Przez wielu uznawanych za bastion PiS-u. Ale tak nie jest. My udowadniamy, będąc dzisiaj na marszu, że nie jesteśmy bastionem PiS-u. Jest wiele osób, które dbają o naszą ojczyznę. Które walczą o suwerenność. Walczą o równe prawa kobiet. Chcemy wolnej, demokratycznej Polski. Polski suwerennej. Polski bez kłamstw, bez oszustwa. Polski bez uznaniowości, kolesiostwa. Bo to wszystko dotyka moich mieszkańców i nasze samorządy. Wygramy te wybory. Wszystkiego dobrego. Głowa do góry.